Rok 2015 był bardzo dobrym rokiem dla praktycznie wszystkich uczestników rynku inwestycyjnego, zarówno dla sprzedających grunty, jak i dla deweloperów, którzy je nabywają, jak i funduszy. Rynek biurowy, rynek mieszkaniowy, ale także rynek hotelowy, a również i rolny, obserwowały bardzo duży wolumen transakcji. Mógłbym nawet śmiało powiedzieć, że popyt był chyba wyższy niż podaż, przynajmniej versus ta podaż dotycząca gruntów dobrze przygotowanych pod inwestycje, czyli z planami miejscowymi, pozwoleniami na budowę, czy też warunkami zabudowy. Bardzo dużo mieszkań się sprzedawało, obserwowaliśmy kolejne rekordy, ale tak samo jeśli chodzi o grunty. Myślę, że gdybyśmy mieli dwa razy tyle dobrze przygotowanych terenów w dużych miastach, to te tereny by również znalazły swoich nabywców. Niezmiennie w Warszawie i pozostałych miastach mamy problem z bardzo dobrze przygotowanymi terenami, czyli popyt jest wysoki, podaż jest umiarkowana, ale tak, no, ilość transakcji była imponująca w ubiegłym roku. Zapytań od deweloperów mieliśmy bardzo dużo. My co roku wertujemy rynek w ten sposób, że skierujemy swoje zapytania do około 200 firm inwestycyjnych w Polsce z zapytaniem, ile mają pieniędzy do wydania. No, tych pieniędzy doliczyliśmy się około 4 miliardów złotych w ubiegłym roku. To nie mogło zostać wydane ze względu na to, że było brak dobrego produktu. Dzisiaj cały czas mamy wiedzę taką, że kontynuacja zakupów będzie trwała w 2016 roku, no ale znowu, no musi być odpowiedni produkt. Pieniądze są, inwestorzy są, chcą inwestować, nastroje są bardzo dobre, także jeżeli nie popsują tego rynki wschodnie, ani sytuacja polityczna w Europie czy w Polsce, to obserwujemy dalszy wzrost. Na wszystkich segmentach rynku w 2015 roku mieliśmy do czynienia z dość dużą kompresją stóp kapitalizacji, która w połączeniu z dość stabilnymi czynszami powodowała znaczące wzrosty wartości docelowe projektów inwestycyjnych, co bezpośrednio przekładało się na wyniki finansowe inwestycji deweloperskich. 2016 rok jest w pewnym sensie zagadką. Na pewno zmieniają się troszkę zasady gry, w cudzysłowie. Będziemy mieli do czynienia na pewno z wpływem tak zwanej ustawy bankowej. My ze swojej strony jako rzeczoznawcy widzimy zainteresowanie alternatywnymi formami inwestowania, między innymi zainteresowanie obligacjami i wycenami pod obligacje. Wydaje nam się też, że będziemy mieli do czynienia ze zwiększoną aktywnością instytucji finansowych z Europy Zachodniej. Tutaj mam na myśli między innymi banki, które nie będą dotknięte ustawą, tak zwaną ustawą bankową, i będą w stanie przedstawić dość korzystną ofertę finansowania projektów deweloperskich. Ta oferta może być korzystniejsza niż ta, którą przedstawiają nasze tradycyjne banki obecne w Polsce.